Wszyscy zaczęli panikować na Brookhaven! Każdy nie wie, co zrobić w takiej sytuacji! Jest nawet policja! Jest nawet straż pożarna! I wszyscy się mega mocno boją! Bo na Brookhaven leci meteoryt, który się bardzo szybko zbliża! Jak tylko spadnie, to czy zniszczy cały Brookhaven? Oglądajcie do samego końca! O nie! Co teraz robimy, przyjaciele? Co teraz robimy? Panika! Panika jest duża! Panika na Brookhaven! Wszyscy panikują! Jest straż pożarna! Jest policja! Wszyscy panikują! Meteoryt! Wielki meteoryt zbliża się na Brookhaven! Jak walnie meteoryt na Brookhaven, to nie wiadomo, czy my przeżyjemy! Czy Brookhaven przeżyje? Czy Brookhaven zniknie? Oglądajcie samego końca! Co robimy? Musimy się gdzieś skryć! Patty! Co robimy? Musimy właśnie znaleźć schronienie przede wszystkim! Nie wiem, musimy coś wymyśleć! Idźmy pod wodę! Musimy coś... Nie, pod wodę! Nie, woda to nie da rady, nie! Woda to jest zły pomysł, może się zrobić tsunami. Może nie z fontanny, ale właśnie, bo jak meteoryt leci, to tsunami może polecieć. Wiecie, że jak meteoryt walnie, może tu się schowajmy w kolejce, gdzieś się chowamy. Zobaczcie tylko, jaki to jest wielki koc! Zakrywa mnie całego, ale też mam do niego nawet poduszkę. Gdy się na niej położycie, to zaśniecie od razu. Nawet mam skarpetki i grafika tak samo jest z dwóch stron. Nawet fajną, milutką czapkę. Uśmiechnięta jest tak jak ja. Ale teraz najważniejsze, to zdjęcie, które widzicie z moim autografem i już niedługo zniknie. Nie będzie takiego zdjęcia i się nie pojawi. Będzie tylko inne, więc ostatnia szansa na zdobycie. Padajcie na sklep, Smile Snow Team! Może gdzieś pojedziemy kolejką, nie wiem, gdzie, pociągiem? Do metra. A może tutaj, do pociągu? Nie wiem, ale dokąd my pojedziemy pociągiem? To nie, to zły pomysł. Nie, pociąg to zły pomysł, bo walnie. Może tutaj się schowajmy w tej skrytce tajemnej. Tu, o, czekaj, tu gdzieś była tajemna skrytka. Przecież tutaj ten beton się zawali nam na głowę. Ale nie, no właśnie, jak my jesteśmy pod fontanną, to beton nam wali na głowę. Musimy znaleźć jakąś inną skrytkę, co robimy? To nie wytrzyma, to jest szkło. Co robimy, to jest szkło, nie, bo musimy się chronić. Może jakieś inne sekrety na Brookhaven są, które nas ochronią, szukajmy je. A wy sobie napiszcie w komentarzu, kliknijcie łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest jedna minuta dłużej dla nas, żeby Brookhaven wytrzymało, żebyśmy my przeżyli to. Kliknijcie łapeczkę teraz szybko i pamiętajcie o subskrypcji. Ja sobie sprawdzę, kto subskrybuje. Możecie walnąć jednego subika, z góry każdemu dziękuję. Cokolwiek by się nie stało, to pamiętajcie o subiku. Dobra, a teraz weźmy się, skupmy. Może pobiegnijmy do kolejnej tajnej bazy. Weźcie rowery, żeby szybciej jeździć. Ucieknijmy stąd. Ale gdzie mamy uciec? My musimy wytrwać tutaj, bo no zaraz meteoryt walnie. Szybko skupmy się, jedziemy. Dawajcie może do tajnej szybko. Bazy. Może schowajmy się w tej ziemi. Może to będzie tutaj odpowiednie, żebyśmy tu... O, tu byli, czy nie? Może w tej tajnej bazie? Nie. Tu jest agencja specjalna, może w tej agencji byśmy przeżyli. A jak prąd zniknie i wszystko zniknie? No, zamknęliście mi. Może na wyspie powinniśmy się osiedlić. Odpuszczę. Włączamy wszystko. Nie wiem, co ja robię, klikam byle co. Ruchomcie coś. O nie, dobra, tutaj klikamy. Nie wiem, co włączamy, nie wiem. Co się dzieje? Jest panika wielka, każdy panikuje na Brookhaven. Nie wiem, co robi. Co mam? Włączcie to wszystko. Nie wiem, wszystko włączamy, nie wiem. Klikamy wszystko. Może jest PS, A25, co może oznaczać? Nie wiem. Dobra, musimy znaleźć jakiś sposób. Może postawmy dom niezniszczalny. Może na Brookhaven jest jakiś nowy dom, który jest niezniszczalny albo ma bunkier. Właśnie. Ej, co ludzie robią, jak panikują i jest taka... ten meteoryt albo akopalipsa, czy jak to się mówi? To może szukajmy jakiegoś domu z bunkrem. Trzeba iść do bunkru. No, musimy coś takiego zorganizować jakoś. Musimy coś zorganizować szybko. Szukajmy miejsca. Na Brookhaven, gdzie możemy się schronić. A co będzie z Brookhaven? Czy Brookhaven zniknie? Czy Brookhaven padnie? Tego nie wiadomo. Szuko, jedziemy. No by tak nie było, nie chcemy tego. Jakiś dom może. Jak ty tak szybko rowerem jedziesz? Szuko, dawajcie. A, jestem szybszy. Dawajcie. Co to jest za w ogóle auto? Dobra, idziemy tutaj. Może w tym domku się schowajmy. Może tutaj się schowamy. O nie, on jest za wysoki chyba. Jak przyjdzie meteoryt, to już po nim. Może tutaj. Pod asfalt. Tu jest jakiś kamper. Róbcie domy. Wszyscy robimy domy. Wszyscy robimy domy. Może do piwnicy. Robimy domy. Musimy uważać na to. Jak meteoryt walnie, jak on spadnie, to co się stanie z Brookhaven? Szybko, bo to co, może wtedy zniknąć to Brookhaven? Czy już nie będzie, czy jak? Nie, gdzie jest piwnica? Taki drewniany domek, mama. Gdzie tu jest piwnica? Tu jest winda. On się rozwali. Okej, może tutaj, może w tej piwnicy, że... Rakietę? Ty chcesz odlecieć? Rakietę stworzyłem. Odlatujemy z Brookhaven? Ej, może tu w kosza... Kosze może? Będziemy grać. Jak środka? Koszu na śmieci się schowajmy, to jest genialny pomysł. Patrz, trafiłem, gram w kosza. Ej, to chyba nieodpowiedzialne, gram w kosza. Ej, przyjaciele, jestem pod domem. Dawajcie, może tutaj do piwnicy podejdziemy. A gdzie ty masz piwnicę w tym swoim domu? A tam? Widom musisz jechać. Patrz, gram pod w kosza. Pod wodą.
Ale nie wiem, czy to jest odpowiedzialne grać raz w kosza. Co robimy, ej, panie Quinn? Do mnie chodźcie. No, jadę do góry, jadę do góry. No, idziemy do Alka. Alek mówi czy coś. Róbcie wszyscy domy. Nie, ten dom nie wytrwa tego. No właśnie, to ja go zrobiłem, bo on jest słaby. Sebek, nie, tragedia, ten dom nie wytrwa. Jak to walnie, to te deski, to się płamią. Szybko od razu. Nie, no tragedia. Pomóżcie mi go wybudować. Postawmy mury. Co zrobimy, Alek? Chodź. Alek minie się. Alek minie się, biegnie szybko. Wszyscy panikują. Alek w szoku, zalasza mnie. O, do kampera go, do kampera. Gdzie ty mnie biegniesz? Miejsce. Co jest, rakietą odlatujemy? Serio? Nie wiesz, co macie? Ale rakieta trafi w meteoryt? Co to za wielka rakieta? Jo! Będzie kolizja! Ej, co oni robią? Oni rakietą chcą dolecieć z Brookhaven, one szaleli. Chodź tutaj. Czy wy serio chcecie lecieć? Bo tu mamy tlen. Dawaj na górę, idziemy. Paliwo lecimy. Tu mamy. Opa, czuł się ciemno. Paliwo 100% obrażenia. Ej, możemy polecieć takim... Jok, tu ciemno. Ej, weź. Dawajcie do góry, Ej, utknąłem gdzieś. No chodź, otwórz drzwi. Dobra, idziemy do góry, dobra. Okej, okay, drzwi trzeba otworzyć. Czekaj, drzwi, no wchodź. Drzwi otwarte czy nie? Jak to się otwiera? To najtędy. Okej, okay, idziemy do góry. Ale co, wy chcecie seru rakietą odlecieć? Ja nie chcę Brookhaven zostawić. Tu będziemy sobie siedzieć i czekali na klęskę. A gdzie jest sterowanie na ten? A nie, ja tak nie chcę. A gdzie jest sterowanie na tą rakietą wielką? Ej, tu mamy inkubatory, możemy się schować. O, może tutaj się schowamy. Może tu zostaniemy na zawsze, czy nie? Pójdziemy spać i się obudzimy po wybuchu. No nie, a jak się obudzimy, to wtedy Brookhaven może zniknąć czy coś. Znaczy, tylko szybko idziemy. Ale my będziemy cali. Idziemy do góry. Dawajcie, idziemy. Dobra. Po prostu steruje. Steruje, tu się steruje. Włączaj tą rakietę, włączaj, odpalaj. Dobra, co jest, ej, serio, chcecie lecieć rakietą z Brookhaven? Wow, czerwony guzik nacisnę, nie, co to, to oznacza? Dobry pomysł. Ej, tu cię coś świeci. To jest naruszenie kadłuba. Ciśnienie w kabinie. Ej, włączyłem. Co ty włączyłeś? Co to jest? Jak to się wyłącza? Ej, tu się słysza klika, chłop. Odliczanie jest. Ej, czemu lecimy? Nie, odlecimy. Ej, zaraz odlecimy, ja nie, no serio? Chcecie odlecać? Stąd. Ej, słyszę jakiś dźwięk, czy żyje to? O-o. Ja jestem, bo mnie wpuściliście! Patrycja, zostawiliście! Ej, Patrycja, Paty, szybko biegnij po Patrycję! Patrycja, wchodź! 7, 6, Paty, gdzie jesteś? No, lecimy do jakichś gwiazd. No masz, chcesz lecieć, serio? 3 sekundy! 1, 0 i... Zapłon jest włączony. Lecimy, czy nie? Nie wiem. Chyba lecimy. Gdzie my jesteśmy, na Marsie? Matej, odlecieliśmy się przez okno! Nie wiem, gdzie my lecimy. Lecimy? Z świata statków, świata podkładu, zapłon. Okej, okay, chyba lecimy, nie wiem, idziemy zacząć na dół? Chodź, idziemy zacząć na dół. No dobra, nic nie widać. Ej, co się dzieje? Tu, lol, to jest włączony tlen. Ej, serio, to się dzieje, kinokiniczny scenę. Ej, tutaj na dole lawa jest, to się podpaliło, wszystko się pali. Co się dzieje? Chodźmy zacząć to. Wyleciliśmy? Ej, gdzie jesteśmy? Na kosmosie? Na dole, zejdźcie. O, no, co jest grane? O nie, to się pali za bardzo. O nie, nie, wybuchniemy teraz wszyscy. Wychodzimy podczas drogi. O, jest. Juk, tu się pali. O, uciekajcie w nogi, szybko wyjdźcie. Wyjdźcie. Ale się pojara, Dobra, wychodzimy, uciekamy szybko. No jak to otworzyć? Jak to otworzyć? Nie da się, bo my lecimy w kosmos już. Ej, nie możesz otworzyć drzwi? Nie, no masz zagrać, otwierajcie drzwi! Ta rakieta nie odleciała, wy jesteście uziemieni. Ej, jak otworzyć? Otwórzcie drzwi, nie widzę. O, dobra, jest. A! O, już! Dobra, to chodźcie do mojej bazy pod wodą. Ej, dalej jesteśmy na Brookhaven, my nigdzie nie polecieli. Bo to cię nie poleciało, bo silniki się zapaliły. Tam się ej, paliło. No serio, ja myślałem, że my latamy, czy my lecimy, a my zostali dalej na Brookhaven. No nie, meteoryt zaraz przeleci, będzie po nas. Ej, jakiś schron jest. O nie. Ej, czekaj. Widzicie to? Leci, ja widzę, on leci u góry, zobaczcie, leci meteory. Czy my mamy się ukryć pod wodą? Serio? W tajnej bazie mamy tu się ukryć? Uuu, ej, patrzcie na to, jest woda, może pod wodą, ale w wodzie może zdobyć się tsunami, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jesteśmy w jakimś kadłubie, co to jest? A to jest, nie jest ten statek czasami? Uruchom. Ej, możemy to uruchomić, serio? O, coś kliknąłem, a nie mogę tego. Ej, kliknijcie uruchom, może to kliknie. No, właściciel tego domu musi to kliknąć, żeby to się uruchomiło. Ale czy tutaj będziemy się kryć? Słyszycie, przyjaciele? Czy tutaj jest dobra odpowiednie? Nie wiem. Uruchomiłam. Uruchomiłaś coś? Co uruchomiłaś? Ale coś się pali, patrz, to jest uruchomione, o lol. No może byśmy to mieli rozbić po prostu rakietami, czy co? Nie wiem. Ej, właśnie. To jest właścicielem tego budynku. O nie ma, patrz, nie ma, zniknęło. Dobra, nie wiem co robić, klikajcie we wszystko, może da radę. Ej, kto awaryjne. Kto jest właścicielem? Kafal, awaryjne! Kafalurea kapduba. Coś odpaliło, ej, co się dzieje? Ej, co się stało? Nie, mamy
problem, ona to się dostała, to jest bardzo zły pomysł. Musimy znaleźć jakąś inną miejscówkę. Widzowie, a gdzie wy byście się schowali na Brookhaven? Może niech widzowie nam napiszą. Słuchajcie, napiszcie nam, gdzie się schować na Brookhaven? No nie, nie wiem, bo ja nie wiem, może wy wiecie, może tutaj, co to jest? Może tutaj. Może w tym domie Patty stworzyła jakiś inny dom. Może ten dom to jest bunkier jeden wielki. Ej, tu mamy rośliny? Tak, to by może było to. Ej, może tu się schowajmy, to jest bardzo... dwu-trzypoziomowy, może tu się schowamy i będziemy mieć roślinności. Czyli będziemy mogli sobie robić jedzenie, jakby coś się stało, wiecie o co chodzi? Ja wiem, gdzie możemy się schować, ja wiem! Gdzie wiesz, gdzie możemy się schować? Chodźcie, musimy wyjść stąd, chodźcie! To tutaj nie zostajemy w takim razie, chcecie iść dalej? Nie, gdzieś indziej, chodźcie, gdzieś indziej! Ej, słuchajcie, chodźcie, no nie wiadomo, gdzie się schować, szukamy jakiejś mega tajnej bazy, przed którą... O, zniknęła. Gdzie myślisz? Gdzie? Zrobisz tutaj, jakiś nowy tutaj dom? Jest taki warsztat samochodowy, magazyn. Chodźcie, ja was schowam. Chodźcie warsztacie? Za mną. Co? Maslo. No nie wiem, ja czy to muszę pobiec po rodziców. Tutaj po rodziców trzeba muszę biec. Alek rodziców chce, serio? No to Alek no ja mam psa zostawione w domku, ja też tego się wrócić. Poszukamy, a nie szukamy. Chodźcie. Tutaj, wrócę potem. No co, gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj, patrzcie na to. Co jest? Chodzimy. Jo! Chodźcie. Wow, jaka tajna baza, patrzcie na to. Ale tajna baza mega tutaj. Mocna. Ej, tutaj możemy mieć broń, ale co mamy broniami strzelać do meteorytów? Ale nie słuchaj, jeszcze wam zdradzę coś. Jeszcze niżej możemy zejść, będziemy bezpieczni, ale potrzebujemy śpiwór, chodźcie tu. Ale jeszcze gdzie? Niżej? Które tutaj, tu tutaj. Na dół? Tutaj? Musimy dobrze postawić śpiwór, dajcie mi dobrze postawić śpiwór. Okej, dobrze. W stronę! Jak to postawić? No dawaj, dawaj, stawiaj ten śpiwór! Stawiajcie śpiwór tam! O dobra, czekajcie i weźcie pieniądze, każdy musi trzymać pieniądze! Pieniądze jeszcze? Co? Źle się postawiło, jak to postawić? No nie wiem, jak to postawić, no ja no panikuję! Nie, się panikuję. Dobrze, trzymajcie pieniądze! Jestem gdzieś! O nie, gdzieś spadłem. Nie, to pieniądze nie trzeba tak. Trzymać? To pieniądze? Nie... No i musisz pieniądze trzymać cały czas w ręku, inaczej nie przejdziesz do tej tajnej bazy. Ej, pieniądze trzymajcie w ręku. Jestem, serio? Przyszedłem. Weź ten list. Czekaj, uwaga. Bo inaczej was cofnę. Jestem, lo, jaka tajna baza, tu się skrymy. Chodźcie, tu będziemy. Jo, pierwszy raz widzę taką tajną bazę. Ej, to jest nowa skrytka sekretna Brookhaven, nie widziałem tego. Lol. Tak. I jeszcze weź zejdź, ja nie wiem, czy to zadziała tu, bo może dostaniemy info o tym meteorytycie. Musimy na każdym krzesełku. Dobra. Na każdym krzesełku trzeba usiąść z laptopem. Odejdź szybko, odejdź. Na każdym krzesełku z meteorytem. Meteorytem. Z tabletem. Z laptopem. Masz jakieś info? O, co się dzieje? Ej, patrzcie, coś jest! Leci to meteoryt chyba. Czy co to jest? Leci do nas! Ej, patrzcie na to, będzie zaraz wielkie boom. Mam nadzieję, że jesteśmy bezpieczni. No, miejmy nadzieję, że tak. Ej, patrzcie na to! Tam jest inne meteoryty. Ej, czy tych meteorytów leci kilka? No ja nie wiem, czy ta nasza baza wytrzyma. Ej, to może kilka tych meteorytów leci? Może to jest... Ja. Może to jest jakieś wielkie łanięcie, ale co tutaj myślicie, że zostajemy tutaj po prostu? Tutaj mamy nie zostać? Wiem. Ej, mam piłkę. Ja myślę, że to zły pomysł. To jest najbezpieczniej. Ej, dobra, czy zostajemy tutaj na pewno? Czy mamy tutaj zostać w sekretnej tajnej bazie? No nie wiem. Możemy teraz udekorować ją po swojemu i zostaniemy tu. No nie wiem, zostajemy czy łóżka nie? Łóżka stawiamy i... Wychodzimy, bo zaraz będzie walnięcie. Ja się trochę cykam, uciekamy stąd. Jesteśmy w środku, dobra. Ej, słuchajcie, tutaj zaczniemy, poczekamy. Tutaj się schowajmy w sejfie. I zobaczymy, co będzie jutro. Albo w sejfie, ej, sejf dla pieniędzy, tak, w sejfie. Dawajcie do sejfu i zamknij w sejfie. Dawajcie, ej, Sebek, dawajcie do góry, Ale wy u góry jesteście czy no, na do góry, do góry. Tak, wejdź bez pieniędzy, ej, w te lasery. Sejf jest od pieniędzy, więc sejf powinien wytrzymać jakieś trzęsienie i tak dalej. Dawajcie do sejfu, Dawajcie do sejfu, szybko. Chodźcie, tutaj jesteśmy, on nie widzi. Już idziemy. Chodź tu. Sebek, dawaj rzecz, zamykaj sejf. Okej, dobra, jesteśmy. Zamknięci, dobra. W sejfie przyczekamy wielki koniec Brookhaven. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? Widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.